Ja jeszcze wrócę do Ludwika Dorna, który dzisiaj udzielił wywiadu Gazecie Wyborczej. Pytanie, dlaczego Jarosław Kaczyński mówi o sfałszowanych wyborach? Ludwik Dorn odpowiada, bo w to wierzy, tak jak jest najgłębiej przekonany, że katastrofa smoleńska nie była katastrofą, tak jest najgłębiej przekonany, że doszło do sfałszowania wyborów. Ale PiS i Kaczyński na tym przegrają, mówi Ludwik Dorn. Demonstracjami tylko napędzą głosów PSL, bo ta część, która chce czegoś dla siebie, pomyśli, Kaczyński tylko się awanturuje, nic nam nie załatwi. PiS wprawdzie scementuje swój żelazny elektorat, może powiększy go o 2-3 punkty procentowe, ale to władzy im nie da. Oni na tym przegrają i to ciężko. Co pan na to? No przede wszystkim zarówno Ludwik Dorn, jak i Michał Kamiński są chyba ostatnimi, którzy powinni komentować Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ mają tak wielki uraz do pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, że nie potrafią właśnie w sprawie Prawa i Sprawiedliwości i logicznie myśleć, logicznie formułować wnioski. Po prostu no, nienawiść do premiera Kaczyńskiego zarówno Ludwikowi Dornowi, jak i Michałowi Kamińskiemu no, przesłania oczy.